Chyba nie dojadę do Stanów. Muszę tutaj chyba stanąć, ja pierdzielę, nie? Siemano, siemano. Jesień, deszcz leje, jest, nie wiem, 16-17 listopad. Wsiadam na betę i jadę odebrać ścigacza od mechanika. Mechanik wszystko opowie, co tam było w ścigaczu, dlaczego paliwo ciekło. Generalnie ścigacz przygotowany do sezonu. Zawodowo po prostu. A, wezmę lampę od razu do bety. Generalnie dobra pogoda na moto. No i w ogóle moje plany, nie? Na zakup sprzętów. Zobaczymy. Może i beta zostanie sprzedana. Będzie wymianka. Jak ja się zabiorę na betę z tym? Tego nie wiem. No, wezmę ze sobą oponę, dlatego że ta już jest do wymiany. I w ogóle coś, nie wiem, chyba wentyl trzeba będzie wymienić, bo coś przepuszcza powietrza. Dobra, odpalam betę, jadę. Mam tutaj mały prezent dla mechanika, dlatego że jeździ supermoto, i lampę do bety. No siemano, no cały obładowany jestem. Na sobie mam kurtkę od ścigacza. Przednie koło do bety. Trochę też siąpi, ale co tam. Lekko piździ, ale jest dobrze. I powrót ścigaczem. Na rękę, kurde. No pić dzisiaj u nas niesamowicie. No jak mnie ktoś tak zobaczy na motocyklu ubranego, kurde, z tym kołem, to... O, właśnie widzą. Gdzie tam, ja tam wariat, ja to bym jeździł tutaj normalnie. Paliwo się kończy. No i słuchajcie, w tym odcinku rozkmina, co ja mam zrobić ze sprzętami, jaki sprzęt mam sobie kupić do Niemiec, do vlogowania, jaki tutaj zostawić. Propozycje, żeby betę brać na Niemcy. Ścigacz na pewno zostaje tutaj, żeby z ekipą pojeździć po Polsce. Różne wersje. Na garaż. Siemano! Hondina stoi. O kurde. Siema. Siema. Dzień dobry. Jestem Jarek, tak jak tata. A ja mam dla ciebie prezent. Prezent. Na super monciaka. Adapter do telefonu, do czego chcesz, do licznika nowego. Bardzo. Dziękuję. No proszę.
A i kolejne coś mam dla ciebie. Kurtkę na sprzedaż. O, to pytanie, czy się zmieści. Słuchaj, to jest 2 razy XL. To jest moja pierwsza kurtka motocyklowa kupiona w 2006 roku. To może być dobra. Obcimy. Deszcz pada. Ci powiem. Trzeba schudnąć. A co, odpalimy chondzinę? No, odpalimy, jeszcze jej nie odpalałem, także... Nie odpalałeś? O, ale bzyk stoi. O, jadę. A jak masz na imię? Piotr. Co ci się bardziej podoba, Honda czy Beta? No powiedz, tak, pierwsze wrażenia. Honda, nie? A, to będziesz ten... Hondziarzem. Na ścigacza pójdziesz. Piotr, dla ciebie też coś mam. Tata już dostał. A ty nie dostałeś, ale mam dla ciebie par. Zerymoto do czyszczenia wyściółki. No. W kasku. Super. A dla ciebie mam wlepę. Wlepka. Na kompa. Na kompa. A słuchaj Jarek, a tutaj betę ci ją zostawiam. Tutaj mam lampkę. Może by się udało ją jakoś zamocować. To jest też od bety, ale od innej, od 50. Ewentualnie jak nie, patrz jeszcze tutaj, patrz. Tomek po enduro, to kurde. Z błotem to jest najlepsze. No i teraz tak, tutaj, no wiadomo, tą oponę na wymianę, tu jest tublis w razie czego, nie? Aha, jest, dobra. Jest tublis, nie ma dętki. Nie ma dęteczki, no. I tutaj jest taki mały luzik, nie? No jest, faktycznie. No. Tu jest mały luzik. I tutaj po prostu przy ssaniu, no jakby paliwo po prostu ucieka i nie dostaje tyle paliwa na ssaniu, nie? Będzie zimno, na wtrysku, nie? Paliw, zobaczę. No i to by było to. A potem ja sobie sam koło już wymienię na tył i będziemy mogli śmigać w teren. Czyli jak ci się uda w tym tygodniu, to możemy jeszcze we wtorek skoczyć do lasu, narobić hałasu. No ta jest opona używana, ale jest jeszcze, no ale jest lepsza niż ta, nie? No bo tutaj to już praktycznie nie ma. Praktycznie nie ma, nie? To co, odpalamy fajerę? Palią, no pewno. Palimy. Palimy dziada. Chyba odpali, nie? Chyba. Ja tego nigdy nie zapamiętam, nie? Zawsze odpadę. Jakieś obroty, to nie.
tych na asfalcie. Akurat dobra pogoda jest, bo mokro. No, Rizomo, nie? No, mają 11 lat. Rizoma to Rizoma, nie? Oprócz zbiorniczka, bo cieknie, nie? Leci. A czujesz, jak już się przepala wszystko? No na opara w jakoś. Chyba nie ma. Teraz, dzięki. Powiedz mi, a tutaj, o, dzięki. No, Piotr, dzięki, że zrobiłeś mi motocykl. Kurde, młody mechanik, a jednak patrz, wszystko potrafi, nie? Z tatą robiłeś wszystko? Piotr? No BT. No tak, no robiłeś, no jeno. A co teraz, BT będziesz też robił z tatą? Teraz tego, nie? Tak, bo wiesz, bo ty tam za rok, za dwa już będziesz miał swój jakiś supermoto, nie? Albo tata ci tego sprezentuje. A te, słuchaj, bo króćce ogólnie były dobre, nie? W fajerce. Króćce te... Do paliwa, tak. Te plasticzki. Te plasticzki, no. Dobre, tylko o-ringi były. O-ringi były już wywalone i tymi o-ringami wszystko ciekło. No i te węże do paliwa były... No chyba nie były do paliwa, bo nie były do paliwa. Słuchajcie, dwa miesiące temu kupiłem w Rolniku węże do paliwa, nie? Nie były wcale tanie, nie? I po prostu nie były do paliwa i ty je po prostu wymieniłeś, tak? No bo już były... Zaraz moment by się, wiesz, rozleciały. Rozleciały. No to kurde, patrzcie. Czyli jak sprzedają to rolników do paliwa, no to kurde, to tak nie bardzo, nie? No nie. Chyba, że do diesla i diesel to wytrzymuje. Też nie, też nie. A benzyna rozpuści, to ropa tak samo. Ropa tak samo. No i co, olej wymieniony, czyli ja sezon rozpoczynam, nie? Rozpoczęcie sezonu na ścigaczu. W tym roku nie pojeździłem. No dobra, no to... to... Nie wiadomo, bo może Jarek kupi ode mnie tą betę. Nie no, wiesz co, powiem ci, bym ci sprzedał, bo wiem, że okleiny byś nie zmienił, nie? I siedziska nie zmieni. Lecimy! Ale to ci powiem wrażenia, nie? Jest paliwa, trzeba nalać. Rozpadam. Petarda po prostu, nie wiem, w tą stronę mogę? Nie, tam nie mogę. Trzeba jechać tu. Ślizgo jest, nie? Ślizgo, mokro. Właśnie przestało padać. Jest jesiennie, fajnie. Silnik grzeje. Przyjemnie, nie? Oj, wydech jak pięknie chodzi. Jadę, paliwa naleję trochę. Pewno nikt z kolegów nie wyjdzie dzisiaj na ścigacza. Powiem, sezon motocyklowy uważam za otwarty. Stop. Trochę się pochlapie, nie? Akurat dobrze się ubrałem, bo jasne wszystko.
sobie mam zwykłe ciuchy. Powiem wam, że adrenalina jest, także jest ciepło. Dwie bluzy mam na sobie i dwie pary spodni, ale materiałowe, zwykłe. Temperatura silnika, no nie chce urosnąć. 70 stopni coś około mam. Ja pierdzielę, nie? Zaraz zgaśnie. Taka sytuacja. O, już tam bym nie dojechał, ale ja. Mam nadzieję, że jest czynna. A ja raz mówił, że ona ma paliwa. Nie, ona nie ma paliwa. Ona ma bardzo mało paliwa, bo ona bardzo dużo żłopie. Ale ja. Także. Ja zawsze tak mam. Tam buźwa pusto, echo. Pusta farty. Ło. O, czy ja kasę mam? To jest odwieczne pytanie. Mam. Dzień dobry. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia. Powiem wam, że telefon mi gra w tym. Coś tam się uruchomiło. Ja pierdziel. Niech teraz paliwa dostanie. Sanie. Łeta. No. Dostać paliwa na wszystkie garki. Pochodzi, niech nabierze temperatury. Ojeny, jak leci z niej, ja pierdzielę, nie? Łańcuch do czyszczenia, wszystko do czyszczenia. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. Słuchaj,
razie wszystko dobrze się skończyło, paliwa nalałem, jadę, kamera już oczywiście jest zimno, no to coś koło 3 stopni, to ona odmawia posłuszeństwa, GoPro to jest do bani.